Mówi się Jacek Sobala, witam Państwa. Jest poniedziałek, 13 grudnia, 20:31 minęła. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Proszę Państwa, 40 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, ja miałem 21 lat. Także ja naprawdę, no wiem, o czym mówię. W życiu zwykle jest tak, że na tym to życie polega, że są jakieś niuanse, że są jakieś odcienie szarości. Wtedy, 13 grudnia, nie było żadnych odcieni szarości, nie było miejsca na żadne niuanse. Wszystko było bardzo proste. I wybór też był oczywisty. Było dobro i było zło. Byliśmy my i byli oni. Ich było więcej. Taka jest prawda. Ich było więcej. Co dzisiaj? W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego powiedział Bolek. Ale w tej publikacji tak nie przedstawiony, w publikacji przedstawianej jako Lech Wałęsa. Zapytano o stan wojenny w wywiadzie dla polskiej redakcji Deutsche Welle. Bolek powiedział tak. I oni, i my, walczący, byliśmy prawie na równi patriotyczni, tylko że oni, Jaruzelski i inni z jego grupy, uważali, że Sowieci się nie zgodzą na wolną Polskę, że jeżeli ten Wałęsa będzie za bardzo atakował, to oni tu przyjdą. Wałęsę zamordują i nas też, bo go nie pilnowaliśmy. Jaruzelski i inni chcieli wolnej Polski, ale wiedzieli, że to jest niemożliwe jeszcze teraz. Czekali na inną okazję. Czyli co tak naprawdę mówi Bolek? Bolek mówi dokładnie to samo, co mówi Michnik, co mówi każdy Michnik. Dlaczego oni się tak zachowują? Dlaczego oni tak muszą mówić? Wydaje mi się, że wytłumaczenie jest bardzo proste i już wielokrotnie było przedstawiane. Proszę Państwa, jeśli pułkownik Kukliński był bohaterem, to tamci byli zdrajcami i tyle. Koniec, kropka. Ci bandyci mnie nie zabrali tyle ranka. Oni mi zabrali moje życie. Oni zabrali spory kawałek mojego życia. Ja przepraszam, ale akurat do tego czasu ja mam emocjonalny stosunek i tak jak wielu Polaków, tak właśnie przez tych bandytów, sowieckich agentów potraktowany mam do tego prawo. Co dzisiaj mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda, między innymi powiedział tak, nie żadne świętowanie, bo tu nie ma czego świętować. Tu trzeba upamiętniać i mówić głośno. Pamiętamy i nie zapomnimy tych wszystkich morderców Jaruzelskiego. Nie mówmy na tej sali generał, bo on nigdy generałem nie był. Był zwykłym zbrodniarzem. Związek Zawodowy Solidarność nie raz się upominał i apelował o odebranie mu szlifów generalskich. Niestety tak się nie stało. A ja sobie tak myślę, może się właśnie stało. Ja wiem, że jest bardzo późno już. Ale Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Florian Siwicki, Tadeusz Tuczawski, to jest bardzo długa lista. Oni wszyscy, moim zdaniem, powinni być zdegradowani. Ja wiem, że będzie wycie, że te wszystkie TVN-y natychmiast się odezwą, jakie to jest okropne, że jeszcze po śmierci i tak dalej, a w nosie ich mam. Te ofiary, a przecież jeszcze żyją bliscy tych ofiar. Choćby na taki akt tej dziejowej sprawiedliwości zasługują, jak nie dostali tej normalnej sprawiedliwości. Pan Bogdan ze Szczecina jest z nami. Kłaniam się, panie Bogdanie. Dobry wieczór państwu. Słucham pana. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Chciałbym się odnieść do tej smutnej rocznicy dzisiejszej. Jestem jednym z tych, którzy działali. Tak zwany Jurczykowiec jestem. Chciałbym powiedzieć jedno. Dla mnie stan wojenny nie rozpoczął się 13 grudnia. Bo pierwsza próba stanu wojennego to było wydarzenia bydgoskie i odwołanie pogotowia strajkowego przez
Bolka, kiedy po 16 dniach żeśmy szykowali się do niby interwencji z zewnątrz. Ta historia nie jest opowiadana, nie wszyscy chcą jej słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale uważam, że wtedy został złamany duch w narodzie. My jako działacze, ci, którzy działali, którzy byli gotowi ponieść największą ofiarę, oddać własne życie w obronie kraju, zostało to wszystko przez tego bandytę złamane. Złamał nas jak zapałki. Stąd też wydaje mi się, że po krótkim czasie, po podjęciu tej decyzji, Jaruzelski zrozumiał, że oporu nie będzie miał, ogłaszając stan wojenny. Stąd stało się, jak się stało. Co prawda dziwi mnie dzisiaj, oglądając wiele programów w innych telewizjach i debaty profesorów, historyków w tym temacie, próby usprawiedliwiania jak gdyby Jaruzelskiego za to, co się stało. Wie pan, powiem krótko. Dla mnie to jest nie do pojęcia, żeby po 40 latach bandyci, mordercy, ludzie, którzy zniszczyli masę istnień ludzkich, masę młodych ludzi, którzy chcieli być i są w dalszym ciągu, wydaje mi się, wielkimi patriotami, ale nie można się z tym pogodzić, że ci ludzie do dzisiaj nie ponieśli żadnej kary, a wprost przeciwnie. Mądrzą się. Ci ludzie żyją jak lordy. Mają grube pieniądze. Mają wszelkie wygody w życiu. A ci, którzy walczyli, którzy na dobrą sprawę poświęcili swoje przyszłe życie, dzisiaj są przez tych ludzi dalej opluwani. No tak nie powinno być w Polsce. Przecież my musimy do czegoś dojść. My jako naród mało ponieśliśmy krwi, mało ludzi, mało ofiar polskich. Nie wiem, nie znaczy, dla tych ludzi nie znaczy nic. Polska to jest ten kraj. Flaga to dla nich jest szmata, z którą można wszystko zrobić. Nie wiem, no zróbmy coś. Ludzie, weźmy się w kupę, zróbmy coś z tą hołotą, która nas wkoło otacza. No przecież raz na zawsze powinno być to załatwione i skończone. Nie powinni ci ludzie być na żadnym piedestale, nie powinni w ogóle się nigdzie pokazywać. Nie wiem. A dzisiaj cytujemy Bolkę, cytujemy Jaruzelskich. No, to jest chore. Najgorszą rzeczą, która w Polsce była, to była komuna. Nikt tego nie dozna i nie wie. Młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, co ci ludzie, do czego oni byli zdolni. Młodzież dzisiaj żyje jak chce. I nie podoba im się to, bo uważają, że zbyt małą wolność mają. Nie wiem, czy któryś z nich przetrwałby choć pół roku za czasów komuny. Tam nie krzyknąłby, tam żadna Lampartowa czy Lempartowa, bo to nie jest kobieta, to jest jakieś widziadło. Nie wyszłaby na ulicę i nie darła za przeproszeniem gęby i nie wyzywała narodu i prawdziwych patriotów od morderców, łobuzów, łajs i innym podobnych. Znalazłby się jeden z drugim, jakby ją za takie słowo ówczesna władza by ją wsadziła, tak by ją pogoniła, że ona nie wiedziałaby, jak się nazywa. A my się dzisiaj z tymi ludźmi pieścimy. No tak nie powinno być. Naprawdę to serce boli. To krwawi serce po 40 latach. I nie można sobie znaleźć miejsca, nie można słuchać już pewnych rzeczy, bo to przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie.
Dzisiaj porównuje się, przepraszam, że wrócę, ale wrócę na przykład do Jurczyka. Porównuje się Jurczyka, że on był agentem, że podpisał lojalkę. Proszę mi pokazać. Ja z tym człowiekiem od 80 roku miałem kontakt. Proszę mi pokazać. Widziałem jego taczkę. Choć jedną osobę, która by wskazała, że przez Jurczyka ucierpiała. Nie było nikogo. Wprost przeciwnie, w tych dokumentach są adnotacje ubeków, którzy mówią, że należy z nim skończyć jakąkolwiek działalność, dlatego że sobie z nich robi śmiechu. Śmiechy, chichy i tym podobne. Ten człowiek siedział 4 lata w więzieniu. Czy ktoś się zainteresował, w jakich warunkach mieszkał? Był przetrzymywany? Przetrzymywany był na trzecim piętrze, gdzie był dach, gdzie była, chodziła cała instalacja powietrzna, klimatyzacja, nie klimatyzacja, od rana do wieczora był huk, latem była niesamowita temperatura. To było wszystko nie tak. Ja upominałem się i upominam się za niego. Czemu nikt nie powie, w jakim warunkach ten człowiek umierał, jak był traktowany, jak był chory i odchodził. Człowiek, który dla Polski zrobił wiele. Proszę mi wierzyć. Tam, gdzie inni pękali i odchodzili, on walił ręką w stół i mówił, że nie. Tam trzeba iść. Tam trzeba iść, tam trzeba walczyć, trzeba chronić polski naród i Polskę. I dzisiaj my, jako ci rdzenni Jurczykowcy, byliśmy wyzywani od oszołomów i jesteśmy tu dzisiaj wyzywani przez co niektórych, że jesteśmy oszołomami i odszczepcańcami. Jakim sprawem? Proszę mi wierzyć. Szczecin to była najbardziej rdzenna komórka Solidarności, która się nie ugięła do końca. Nie poddała Panie się Bogdanie, dyktatowi. Czas pierwszej Dalej. Części nam się za chwilę skończy. Bardzo uprzejmie panu dziękuję. Jest tak, że bardzo uprzejmie dziękuję panie Bogdanie z wieloma rzeczami, które pan poruszył. Zgadzam absolutnie i z tym, co usłyszeliśmy. Moim zdaniem trudno się nie zgodzić. Jest tak, że nie tylko Marian Jurczyk tak został potraktowany, pamięć o bardzo wielu działaczach. No, delikatnie mówiąc, nie jest taka, jak powinna. Ja myślę o bliskich ofiar, tych, którzy zginęli. Jak patrzeć im w oczy, tym jeszcze żyjącym, tych ofiar i jak odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego przez 40 lat tego nie załatwiliśmy, to nie zostało rozliczone. Dzisiaj padają piękne słowa, ale to jest tak, że ten kurz znowu opadnie i nic się nie wydarzy. Bardzo bym nie chciał, żeby tak było, ale wydaje mi się, że właśnie tak będzie. Dlatego jeszcze raz powtórzę, a może chociaż tyle, żeby pozbawić tych bandytów dystynkcji, które im się naprawdę nie należą. Może chociaż tyle można zrobić w tej sprawie po wielu, wielu latach. To jest koniec pierwszej części, proszę państwa. Krótka przerwa i za chwilę będziemy razem.